Rodzimy Kościół Polski. Historia Związku. Rodzimy Kościół Polski jest obecnie najstarszym funkcjonującym ugrupowaniem rodzimowierczym. Za prekursora swojej działalności uznaje Zoriana Dołęgę Chodakowskiego, który jako pierwszy w erze nowożytnej głosił na terenach słowiańszczyzny hasła powrotu i Kontynuacji rodzimej wiary i kultury. Niemniej dopiero w 1921 roku powołano pierwsze założone przez Władysława Kołodzieja ugrupowanie o charakterze odwołującym się do etnicznych wierzeń Słowian: Święte Koło Czcicieli Światowida, którego spadkobiercą jest rodzimy Kościół Polski. Grupa ta pod różnymi nazwami działała przez cały okres międzywojenny oraz podczas II wojny światowej. Pierwsze lata powojenne upłynęły pod znakiem intensywnej działalności Koła. Niestety, w 1947 roku, w związku z zaostrzającym się rygorem panującego ustroju wobec wspólnot religijnych, zakaz władz oraz nasilające się represje zmusiły czcicieli do zejścia do podziemia. Reakcją ze strony ówczesnych organów administracji były dalsze prześladowania członków grupy, łącznie ze skazaniem przywódców na kary więzienia. Pomimo represji działalność związku nie ustawała, a kilkakrotne próby jego zarejestrowania spotkały się z odmową ze strony władz PRL-u. Uniemożliwiało to szerszą działalność koła, i choć jego członkowie chlubnie zapisali się w trakcie wydarzeń marca 1968 roku, to wiek poszczególnych członków ostatecznie wpływać zaczął na stopniową hermetyzację ugrupowania. Równocześnie w latach 80. XX wieku doszło w Warszawie do zawiązania się rodzimowierczej grupy skupionej wokół osoby lecha emfazego stefańskiego. Ponieważ pomiędzy oboma ugrupowaniami nie istniały większe rozbieżności religijne i światopoglądowe, grupy te połączyły się, tworząc działający najpierw nieformalnie rodzimy Kościół Polski. W 1995 roku RKP został oficjalnie zarejestrowany jako pierwsza powojenna organizacja rodzimowiercza w Polsce. Sam termin Kościół. Został w nazwie użyty wyłącznie w znaczeniu religijnej organizacji wyznawców i jej duchowieństwa. Założenia programowe Rodzimy Kościół Polski reprezentuje wyznanie henoteistyczne, będące formą politeizmu, silnie nacechowane panteizmem. Opiera się ono na przekonaniu o istnieniu Boga najwyższego stanowiącego absolut utożsamianego z naturą i otaczającym nas wszechświatem czy raczej w związku z ewolucją tego ostatniego terminu z wiecznym, nieskończonym i nieograniczonym meta wszechświatem. Przejawami jego poszczególnych aspektów, kolejnymi wcieleniami lub osobnymi tworami boskimi są inni pomniejsi bogowie oraz liczne istoty duchowe mu podległe. Biorąc pod uwagę, iż różni ludzie na różne sposoby wedle wrodzonych lub nabytych predyspozycji, w tym także wynikających z uwarunkowań kulturowych, mogą starać się zbliżyć do Boga Najwyższego, przyjmujemy, że najbliższym i najwłaściwszym dla Słowian jego imieniem jest Świętowit. Przy czym nie wykluczamy, że dla części rodzimowierców słowiańskich równie właściwe mogą być tu pozostałe imiona ze szczytu Panteonu Bóstw Słowiańskich, szczególnie takie jak Perun lub Sfaruk. Nasi słowiańscy praprzodkowie byli czcicielami Boga Najwyższego, któremu na swój sposób cześć oddawana jest także w systemach wyznaniowych innych kultur oraz którego różnie Nazywano w językach różnych narodów. Nie imię, bowiem szczególnie to uformowane przez i funkcjonujące powszechnie wśród ludzi jest tak naprawdę najważniejsze, lecz sam sposób obrany, aby do tego absolutu Boga Najwyższego się zbliżyć. Bóg Najwyższy, niezależnie od miana, pod jakim będzie czczony, zawsze pozostanie bowiem Najwyższym. A jego rzeczywiste, prawdziwe imię, o ile takowia w ogóle posiada, zawsze pozostanie poza ograniczoną ludzką percepcją. Wierzymy, iż w takiej postaci, jako wieczny, nieskończony i nieograniczony absolut, w sobie zawierający wszelkie racje swego bytu, Bóg Najwyższy, nie może zostać w pełni opisany powszechnie używanymi, subiektywnymi ludzkimi kryteriami, takim jak na przykład dalece relatywne pojęcia dobra i zła. Jednocześnie przyjmujemy, iż tym kryterium, choć w różnej skali, podlegać mogą pozostali pomniejsi bogowie i boginie znajdujące się bliżej poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji, przy czym i tu ludzka. Subiektywna ocena niekoniecznie w pełni musi pokrywać się z rzeczywistością. Wierzymy również, iż owe pozostałe bóstwa, będące niejako uproszczonymi przejawami Boga Najwyższego, sprawują pieczę nad konkretnymi aspektami związanymi z naturą, z którymi często są wręcz utożsamiane. Stanowić one mogą zarówno poszczególne aspekty natury lub poprzez te aspekty natury mogą przejawiać swe istnienie tak politeistyczne pojmowanie bóstwa postrzegane wspólnie całościowo również stanowią absolut. W związku z powyższym do RKP należeć może każdy rodzimowierca słowiański, niezależnie od tego, czy w jego poglądach wyznaniowych dominują cechy politelizmu czy panteizmu. Niezależnie od tego, czy przyjmuje taką czy inną koncepcję absolutu lub niezależnie od obranego przez siebie sposobu zbliżania się do niego, o ile uważa się za kontynuatora wiary naszych słowiańskich przodków. Zarówno ci, którzy za absolut przyjmują Boga Najwyższego, henoteizm, forma politeizmu, jak również ci, którzy za absolut przyjmują sumę bóstw, politeizm zasadniczy, lub też ci, którzy za absolut przyjmują cały otaczający nasz świat, naturę panteizm a także wszyscy uznający za właściwą jednocześnie więcej niż tylko jedną z wymienionych wyżej koncepcji oraz wszyscy prezentujący wszelkie możliwe stany pośrednie między tymi koncepcjami o ile zawierać się one będą w założeniach wyznaniowych związku innymi słowy Związek stara się zrzeszać wszystkich tych, którzy niezależnie od obranego przez siebie sposobu zbliżania się do absolutu, czynią to w ramach kontynuacji wiary naszych słowiańskich przodków. Rodzimy Kościół Polski jest związkiem otwartym, nie sobie między innymi w związku z powyższym prawa do wyłączności ani w sprawach osobistej wiary ani przynależności kościelno-organizacyjnej. Tym samym do rodzimego Kościoła Polskiego przystąpić może osoba formalnie nadal należąca do innego związku wyznaniowego, w tym reprezentującego inny niż rodzimowierstwo system wyznaniowy, formalnie nie wyrzekając się przy tym ani nie wypierając dotychczasowej wiary. Związek nie wymaga na przykład dokonania aktu apostazji o ile z należytym szacunkiem odnosi się do etnicznych słowiańskich bóstw. Innymi słowy, do rodzimego kościoła polskiego należeć może również osoba, która jednocześnie formalnie należy do jeszcze innego związku religijnego, niekoniecznie rodzimowierczego, o ile w opinii tejże osoby nie kłóci się to z obranym przez nią rodzimowierczym światopoglądem. Jako politeiści oraz wyznawcy religii naturalnej nie ograniczamy bowiem nikomu wiary do jakiegoś jednego konkretnego bóstwa, ani tym bardziej nie narzucamy jedynego globalnego, tak zwanego uniwersalnego dla wszystkich sposobu zbliżenia się do absolutu Boga Najwyższego. Uważamy, że można być równocześnie wyznawcą kilku różnych systemów wyznaniowych, jeśli tylko mieści się to w indywidualnej ocenie danej osoby. Tym samym przystąpienie do rodzimego kościoła polskiego wcale nie musi oznaczać kategorycznego zerwania z dotychczas wyznawaną religią. Decyzja w tym względzie leży wyłącznie w gestii samego zainteresowanego. Jednocześnie uznajemy, między innymi biorąc pod uwagę, iż powstanie religii nie jest procesem natychmiastowym, a tym samym dany system wyznaniowy najlepiej sprawdza się na terenie, na którym powstał i na którym ewoluował, że najbliższa naturalna słowianom jest ich własna etniczna wiara. Przyjmujemy przy tym, że rodzimowierstwo to system wierzeń etnicznych. Zarówno minionych, jak i współczesnych, zawsze jednak wyraźnie nawiązujących do konkretnego systemu wierzeń etnicznych opartych na mitologii i wierzeniach lokalnej społeczności, zwykle odwołującej się do tradycji przedchrześcijańskich występujących w obrębie danej grupy kulturowej. Tym samym w przypadku rodzimowierstwa słowiańskiego chodzi tu głównie o odwołanie się do tradycji wspólnot słowiańskich. Czasem jednak z elementami opartymi na rodowodzie celtyckim, germańskim, pruskim, czyli dawnych plemion zamieszkujących obecne tereny polskie, a których kultury, dla których wspólnym mianownikiem była świętość natury, wzajemnie się przenikały. Formalnym warunkiem przystąpienia do rodzimego Kościoła Polskiego jest złożenie stosownej deklaracji przystąpienia, będącej równocześnie swego rodzaju wyznaniem wiary. Obok formalnego przystąpienia do związku, akceptujemy również tzw. przynależność uznaniową, opartą o akt wyrażenia woli przez zainteresowanego. Główna różnica między przynależnością formalną a uznaniową polega na zakresie przysługujących. W ramach kultury związku praw. Przyjmujemy, że osoby deklarujące przynależność do związku są rodzimowiercami słowiańskimi, o czym przede wszystkim decyduje obrany i realizowany przez te osoby światopogląd wyznaniowy. Ponieważ rodzimowierstwo słowiańskie z definicji wręcz, między innymi przez wyraźnie zaznaczoną etniczność, określa swój zasięg. Rodzimy Kościół Polski nie uznaje za konieczne weryfikowania pochodzenia swoich potencjalnych członków. Wyznawcą rodzimego Kościoła Polskiego zostać można bez względu na to, jakiej narodowości przodków ma się w swoim drzewie genealogicznym. Jako, że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura. Przyjmujemy, iż Polakiem jest ten, kto, ceniąc rodzimą etniczną tradycję, za Polaka się uważa, i tak pojmowana polskość zastosowana została w nazwie rodzimego Kościoła Polskiego. Pomimo tego, że jedynym z wymogów przyjęcia deklaracji przystąpienia do związku jest podanie w niej numeru dowodu osobistego kandydata, nie wyklucza to możliwości przyjęcia do związku osoby innej narodowości. Kult. Rodzimy Kościół Polski, głosi kult Boga Najwyższego, tego, któremu na swój sposób cześć oddają również inne narody i kultury, nadając Mu własne nazwy i określenia w używanych przez Ciebie językach. Tegoż Boga Najwyższego nasi praprzodkowie nazywali po swojemu świętowid, dopóki w X wieku nie nakazano im nazywać Go innym imieniem, być może... Równie czcigodnym, lecz obcym, które nadał mu lud bardzo od nas, pod każdym względem odległym. Słowianie zostali zmuszeni wyrzec się nie tylko własnego wyobrażenia Boga, najwłaściwszego dla siebie sposobu zbliżenia się do Niego, lecz także Jego imienia – Nieprzestrzegających tego zakazu karano niezwykle surowo, często pozbawiając zdrowia a nawet życia. Stosowanie tak brutalnych metod przy jednoczesnym niezmiernie konsekwentnym rugowaniu rodzimych tradycji wynikało jednak z siły, jaką dotąd stanowili Słowianie. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że lot, któremu próbowano odebrać tożsamość co do daty pojawienia się w Europie, którego nawet współcześni naukowcy nie są zgodni, wcześniej opanował znaczną część tego kontynentu, co istotne, Czynił to niekoniecznie stosując rozwiązania siłowe. Na tle sąsiednich ludów reprezentował bowiem równie rozwinięty poziom kulturalny, gospodarczy i militarny, a pod pewnymi względami nawet te ludy przewyższał. Wiadomo na przykład, że Słowianie byli doskonałymi architektami, a ich grody Swym rozmachem i mistrzowskim rozplanowaniem budziły podziw sąsiednich ludów. Ich koncepcje filozoficzno-teologiczne, zapisane w postaci złożonych ideogramów, przetrwały do czasów współczesnych i obecnie są w większości z powodzeniem odczytywane. Podobnie Polska pojawia się na widowni dziejów w 1963 roku i w latach następnych już jako państwo silnie terytorialne z księciem na czele. Z pierwszych wiadomości w źródłach pisanych wynika, że ten organizm państwowy nie znajduje się bynajmniej w jakimś początkowym zupełnie stadium rozwoju, lecz jest już mocno okrzepnięty, mający szereg wykształconych instytucji, a tym samym posiadający za sobą długą tradycję istnienia. Innymi słowy, państwo to pojawiające się nagle w 1963 roku w formie gotowej musiało powstawać i organizować się w dobie poprzedniej. Najpewniej przez szereg stuleci i specjalnie nie wyróżniało się poziomem rozwoju cywilizacyjnego od pozostałych sąsiednich organizmów politycznych. To, że chrześcijańscy kronikarze nie uznali za stosowne poświęcić większej uwagi pogańskiemu, słowiańskiemu krajowi, jakim wówczas była między innymi Polska, nie znaczy to, że kraj ten powstał raptem z dnia na dzień. W momencie tak zwanego przyjęcia Chrztu przez Bieszka I, Chrztu będącego w rzeczywistości wyłącznie decyzją polityczną, której znaczenie dodatkowo tłumaczyć może brak wcześniejszych informacji o Polsce w źródłach pisanych. Czy zatem możliwa jest rekonstrukcja i kontynuacja religii dawnych Słowian? Tak, aczkolwiek należy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to rekonstrukcja. W pewnych punktach hipotetyczna, jako również z tego, że żywa wiara nie składa się wyłącznie z rekonstrukcji. Zawsze też lepiej mieć nawet miejscami hipotetyczną całość niż tylko niespójne jej fragmenty. Staje się to natomiast możliwe m.in. przez zrozumienie sensu i formy mitu przez odniesienie niektórych jego części do zachowań wynikających z psychiki ludzkiej, przez porównanie z dziedzictwem ludów pobliskich, nawiązywanie do korzeni indoeuropejskich czy też przez określenie miejsca mitów w światopoglądzie religijnym. Kraje zamieszkałe przez Słowian Rozciągają się na znacznym obszarze Europy. Badania naukowe dostarczają nam informacji o wspólnej w czasie, płaszczyźnie kulturowej różnych słowiańskich plemion. Wspólny zrąb wierzeń ujawnia się wśród Słowian zachodnich, południowych i wschodnich. Wszyscy oni rozporządzali rozbudowaną i zmitologizowaną wizję świata o podobnych założeniach, wykształconą przed progiem chrystianizacji. Mówimy więc o religii słowiańskiej. Według opinii wielu badaczy religie Słowian jedynie w początkowej fazie ich dziejów uznać można za jednorodną. W trakcie wędrówek Słowian przeszła ona następnie daleko idącą przemianę zarówno na skutek wewnętrznej ewolucji, jak i wpływów zewnętrznych. Odległe dziedzictwo niesione przez ludy mówiące językiem słowiańskim również u progu chrześcijańskiego średniowiecza nie było jakąś jednolitą, istatyczną, zastygłą całością, lecz pełną dynamiki, żywą wiarą, powiązaną ze społeczeństwem, które na przestrzeni dziejów przechodziło przekształcenia etniczne i kulturowe. Tendencja henoteistyczna szczególnie wyraźna była u słowian połapskich, u których pomniejsi bogowie są niejako emanacjami Boga Najwyższego. W dotyczących słowian zachodnich źródłach, jak choćby w relacji Helmolda, czytamy: Wielu bogów rzeźbią z dwoma lub trzema, czy nawet więcej głowami. Obok zaś wielokształtnej rzeszy bożków, którymi ożywiają pola i lasy, lub przypisują im smutki i rozkosze, nie przeczą, że wierzą w jedynego Boga na niebie, rozkazującego pozostałym: ów najpotężniejszy troszczy się tylko o sprawy niebiańskie. Inni zaś pełniący w posłuszeństwie przydzielone im zadania, Pochodzą z jego krwi i w tym każdy z nich jest znamienitszy, im bliższy jest owemu Bogu Bogów. Jednak już wcześniejsze źródła dotyczące Słowian wskazują na istnienie u nich idei Boga najwyższego. Prokopiusz z Cezarei o religii Antów i Sklawinów pisał. Uważają, że jeden tylko Bóg, Twórca Błyskawicy, jest Panem całego świata i składają mu w ofierze woły i inne zwierzęta ofiarne. O przeznaczeniu nic nie wiedzą, ani nie przyznają mu żadnej roli w życiu ludzkim, lecz kiedy śmierć zajrzy im w oczy, czy to w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, że jeśli unikną Złożą Bogu natychmiast ofiarę w zamian za ocalenie życia, a uniknąwszy, składają ją jak przyobiecali. Religijna rewolucja w X wieku, starając się brutalnie zniszczyć wszystko, co wiązało się ze światem duchowym naszych praprzodków, próbowała odciąć nas od korzeni. Chrześcijańscy misjonarze zachowywali się jak barbarzyńscy najeźdźcy. Mimo ich usilnych starań po prawie dziesięciu następnych wiekach i po wielu kolejnych próbach odebrania nam tożsamości, przeszłość naszej ojczyzny daje się rekonstruować na podstawie nielicznych obcych dokumentów czy też archeologicznych wykopalisk. O ile bowiem w XX wieku nie przybyło specjalnie tekstów źródłowych, to jednak zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku dekad odnotowano znaczny postęp wiedzy o Słowianach, wiążący się z przyrostem źródeł archeologicznych, postępem metodologicznym, a także nową interpretacją źródeł pisanych stanowiących wówczas główne oparcie w badaniu dziejów Słowian, w tym religii. Powszechnie przyjęło się też sądzić, że niewiele pozostało z dawnych wierzeń Słowian, i rzeczywiście może się tak wydawać, biorąc pod uwagę bogactwo kulturowe naszych przodków, którego na przestrzeni wieków znaczna część uległa zatraceniu. Ze samych wierzeń zachowało się jednak wystarczająco wiele, by nadal pozostały one żywe, czego najlepszym dowodem są współcześni rodzimowiercy. Przyczyniają się do tego nie tylko zapiski ówczesnych kronikarzy czy pozostałości dawnych przekazów i tradycji znajdujące swe odbicie choćby w folklorze całej, a nie tylko z terenu obecnej Polski, Słowiańszczyzny, ale także przychodzące im w sukurs liczne dziedziny naukowe, jak na przykład archeologia czy językoznawstwo. Inną kwestią jest, że rodzimowierstwo, to nie wyłącznie sucha mitologia czy jedynie historyczne odtwórstwo. Żywa wiara to o coś więcej niż tylko metodologiczne, naukowe badania nad nią. Żywa wiara rozwija się, ewoluuje, pozwalając coraz lepiej zbliżyć się do Boga Najwyższego, a będąc etniczną, zarówno swe źródło, jak i ciągłą jego obecność posiada w terenach, na których się wykształciła: w ziemi i w ludziach ją zamieszkujących w ich kulturze wywozi się ze zmysłowej i pozazmysłowej obserwacji otaczającego nas świata obserwacji zapoczątkowanej przez naszych słowiańskich przodków Słowiański model świata Posąg ze Zbrucza Czworościenny kamienny posąg zwany słupem ze Zbrucza lub potocznie światowidem od dziesięcioleci budzi duże zainteresowanie badaczy. Wnikliwe analizy owej monumentalnej rzeźby dostarczają cennej wiedzy o świecie wierzeń dawnych Słowian. Posąg, będący grania stosłupem, z każdej strony zdobią płasko rzeźby ułożone w trzy poziomy. Górny poziom zależnie od przyjętej koncepcji badaczy wyobraża cztery postacie aspekty Boga Najwyższego Wspólny kapelusz przykrywający jedną głowę z czterema twarzami lub też przedstawia cztery najważniejsze bóstwa sprawujące pieczę nad czterema głównymi dziedzinami świata. Przy czym całość posągu utożsamiana jest z naczelnym bóstwem słowiańskim. Środkowy poziom, przedstawiający postacie niejako w tanecznym korowodzie, obrazuje świat ziemski, ludzki. Poziom dolny przedstawia natomiast bóstwo sprawujące wiedzę nad podziemnymi zaświatami. W owym symbolicznym przekazie posąg ten doskonale wręcz ukazuje, że poza naszą ziemską płaszczyzną, zarówno nad, jak i pod, istnieją także inne. Według jednej z koncepcji posąg ze zbrucza stanowi dodatkowo zapisany przy pomocy form plastycznych tekst który kiedyś był przez kogoś do kogoś adresowany. Jego symboliczny charakter określa natomiast uniwersalność kodu. O jego znaczeniu nie decyduje realizm przedstawienia, lecz rzeczywistość, do której przedstawienie się odnosi. Każdy symbol jest wieloznaczny, a wieloznaczność symboliki pozwala na co najmniej dwojaką obok religijnej jego interpretację kosmologiczną i socjologiczną. W przypadku pierwszej człowiek zwykle przedstawiał sobie wszechświat jako twór powiązanych ze sobą zależności zorganizowany porządek czyli kosmos. On jest dla człowieka porządkiem najwyższym, najwyższą instancją. Ujmowany bywa jako największy i najwspanialszy twór Boga, albo też jest z nim wręcz utożsamiany. Prawa kosmosu czy natury to prawa obiektywne, a jednostka ludzka im podlegająca, będąca jedynie mikroskopijnym elementem gigantycznego systemu zyska najwięcej. Jeśli będzie żyć i postępować zgodnie z zasadami funkcjonowania całości. Najszerzej rozpowszechnioną przez dawne kultury ideą kosmosu była wizja, w której skrajne człony, dynamiczne niebo i statyczną ziemię, przedziela kilka kosmicznych poziomów, tak zwanych sfer niebieskich. Skrajne człony stopniowej opozycji niebo Ziemia wiąże przenikająca kolejne sfery oś. Jej dół wyznacza środek Ziemi, zaś górę punkt obrotu nieba astralnego. Wokół tej osi krążą należące do kolejnych sfer ciała niebieskie Słońce, Księżyc, planety i tak zwane gwiazdy stałe. Tak więc słup ze zbrucza to przede wszystkim przedstawienie idei osi kosmicznej kolumny, która wyznacza środek świata i wokół której krążą ciała astralne obok przedstawionego wyżej wyrażonego w pionie statycznego aspektu kosmosu posąg zawiera również dynamiczny wyrażony w poziomie model jego struktury odnoszący się do idei czasu którego istotą jest powtarzalność cykliczność i czterofazowość w poziomie górnym posągu zawarte są symboliczne wyobrażenia czterech ćwiartek nieba w środkowym Czterofazowy roczny bieg słońca, przy czym razem poziomy te oddają ideę czterech pór roku, gdzie kolejno strona zawierająca postać z rogiem reprezentuje lato, z dyskiem wiosnę, z bronią i koniem jesień, zaś postać bez atrybutu zimę. Płaskorzeźby poziomu dolnego nawiązują z kolei do czterech faz księżyca. Pełnia, nów, pierwsza i ostatnia kwadra. Tym samym słup ze zbrucza jest modelem opisującym czasowo-przestrzenną strukturę kosmosu, wyprowadzonym z geocentrycznej teorii zależności. W przypadku interpretacji socjologicznej kluczowe jest użycie przedstawień antropomorficznych dla wyobrażeń prawd o kosmosie. Na podstawie analizy zależności przede wszystkim układu rąk postaci uzyskujemy model hierarchicznej struktury socjalnej. Ów plastyczny model tzw. Tak drabiny społecznej pozwala wyodrębnić trzy grupy ludzi. Poziom górny, postacie ze złożonymi rękami, warstwa społeczna skupiająca ideologię i władzę. Poziom środkowy, postacie założonymi rękami, warstwa której zadaniem jest przekaz treści między poszczególnymi poziomami lub też zależnie od przyjętej interpretacji, ogół społeczeństwa, tzw. klasa średnia, poziom dolny, postać klęcząca warstwa najniższa społecznie, która jednocześnie na swych ramionach podtrzymuje dwie poprzednie. Co istotne, poszczególne sfery owej Trójstopniowej hierarchii społecznej mają odpowiedniki w kosmologicznej warstwie symboliki słupa. Są tożsame z, z odpowiednimi sferami hierarchii kosmicznej. Tym samym przekaz posągu ze zbrucza określić można jako utwór dwugłosowy, w którym obok poszczególnych głosów równie ważne jest ich współbrzmienie. W tym miejscu szczególną uwagę. Poświęcić należy strefie górnej słupa, której znaczenie podkreśla choćby rozmiar jego wykonania, jak i ilość przypisanych atrybutów. Dwie męskie i dwie żeńskie postacie przedstawione na tym poziomie powiązano ściśle, spinając je pasem bez klamry i zaopatrując we wspólną dla czterech postaci głowę oraz jedno. Również wspólne jej nakrycie. Pomimo zarysowanych drugorzędnych cech płciowych, wzajemne podobieństwo postaci jest wyraźne, co wskazywałoby na wspomniane tu wyżej przedstawienie tej samej osoby w czterech różnych aspektach. Czterotwarzowość przedstawienia jest szeroko rozpowszechnionym ikonograficznym wyrazem przewidzenia i wszechplanowania przypisywanym zarówno niebu, jak i wielkiemu władcy. Także poszczególne atrybuty jak róg, broń, koń czy dysk wskazują na władcę identyfikowanego z niebem. Mamy więc tu do czynienia z czteropostaciowym bóstwem będącym zarówno ojcem i matką w jednej osobie, których z wierzchołka kosmicznej osi, a tym samym z centrum świata sprawuje nad wszystkim pieczę. Według innej koncepcji wywodzącej się z archeoastronomii w wielu przypadkach ułatwiających zrozumienie znaczenia i celu różnego rodzaju konstrukcji, takich jak na przykład kamienne kręgi, czy też budowane parami kopce. Tylko przy zorientowaniu ścian posągów względem stron świata możliwe jest stosunkowo pełne zrozumienie znajdujących się na nim wyobrażeń. Podstawą staje się tu odwieczny, uznawany i znajdujący w centrum uwagi rozmaitych ludów ruch Kierunek słońca, które w swoim biegu rocznym wschodzi i zachodzi w różnych punktach horyzontu, przesuwając się ze skrajnego położenia na południu podczas przesilenia zimowego do skrajnego położenia północnego podczas przesilenia letniego. Przy skierowaniu czołowej strony posągu za punkt odniesienia, przyjmując klęczącą postać męską dolnego poziomu widzianą od przodu, w kierunku wschodu słońca podczas zimowego przysielenia, jako centralnego punktu cyklu rocznego obiegu słońca, zauważymy, że w tę samą stronę zwrócona jest postać z figurką obok głowy na środkowym poziomie oraz postać z rogiem na poziomie górnym. Symbolikę tej sceny interpretować można jako rodzące się z zorzy porannej przedstawionej za pomocą poziomu środkowego podczas przesilenia zimowego słońce, będące bogiem, który przezwyciężył swoją śmierć w postaci klęczącego oponenta, zobrazowanego na poziomie dolnym, za chwilę podniesie się nad horyzontem, wypija, przedstawiony na poziomie górnym, nowy. Róg boskiego napoju jako symbol powtarzającego się odrodzenia i odmłodzenia, zapowiadając dostatek i obfitość. Ściana słupa z postacią trzymaną kółko lub pierścień ukazaną w górnym poziomie, skierowana jest w kierunku zachodu słońca w dniu poprzedzającym zimowe przesilenie. Wiązana jest najpewniej z wiarą, iż zachodzące słońce, pomimo chwilowej słabości, pozostaje nieśmiertelne. Poniekąd tłumaczy to utrwalony zwyczaj przeprowadzania pogrzebów właśnie przed zachodem słońca, wywodzący się z kolei z wiary o duszach zdążających do umiejscowionego gdzieś na zachodzie zaświatu. Zapowiedzią odrodzenia się słońca zdaje się być wyobrażenie Zosze jako kobiety na środkowym poziomie. W kierunku wschodu słońca podczas przesilenia letniego zwrócona jest z kolei postać z koniem i z szablą. Słońce osiąga wówczas największą moc i najwyższy punkt nad horyzontem, przebywając najdłuższą drogę w ciągu najdłuższego dnia, co symbolizował koń. W tym dniu potężne słońce przebywało najkrócej w świecie zmarłych. Więc nic mu nie zagrażało. Z tego względu postać górnego piętra skierowana na północny zachód nie posiada żadnego atrybutu. Poranna i wieczorna Zorza nie mają uwidocznionych piersi, ponieważ w tym dniu słońce się nie rodziło. Znaczenie słońca szprychowego, krzyża słonecznego, widniejącego na najniższym poziomie odczytywane jest podobnie jak symbolika konia na sąsiedniej ścianie posągu, jako szybki ruch. Nocnego Słońca. Reasumując, zabytek ten uznać można za znak pisemny ideogram zdarzeń odnoszących się do cykliczności bóstwa słonecznego podczas przebywania w dwóch opozycyjnych położeniach: podczas zimowego przesilenia, będącego triumfem Ponownego Narodzenia, albo podczas letniego przesilenia, jako triumfu najwyższej władzy i mocy. Słowiański model świata. Ręce Boga. Analizując zagadnienie motywu krzyża w starożytności, nie trudno stwierdzić, że był on symbolem naczelnego bóstwa. Wobec znanej i dość powszechnej w różnych religiach solaryzacji bóstw naczelnych, Również w przypadku kultury Łużyckiej i pomorskiej chodzi o bóstwo słoneczne, najbardziej przekonywująco dowodzi tak zwany ryt narracyjny na kultowym naczyniu z białej kołowodzi. Składa się on z wielu uproszczonych rysunków znaków ideograficznych, wśród których przeważają postacie ludzkie stojące na grzbietach zwierząt oraz różne formy krzyża. Człowiek stojący na grzbiecie zwierzęcia, w podniosłej pozie, nie jest naturalnie wyobrażeniem realistycznym, lecz symbolicznym. Postacie tego rodzaju widoczne na naczyniu są duszami zmarłych, którzy dostąpili heroizacji. Posiadają wyolbrzymione, przypominające grzebienie dłonie. W większości dawnych słowiańskich rytów grzebień. Występuje bowiem w kontekście dialektyki najwyższych mocy, to jest słońca i księżyca. Wywodzone było to z przypominających pioruny wyładowań elektrycznych, tworzących zwykle czynności rozczesywania włosów kościanymi, używanymi między innymi przez ludność kultury pomorskiej grzebieniami. Powiązanie wizerunku grzebienia z liniami nieba, bądź to za pośrednictwem łączących je kresek, bądź rąk sięgających nieba, pozwala na interpretację tego wizerunku jako symbolu energii kosmicznej. Tym samym postacie herosów lub półbogów widniejące na popielicy z białych mają olbrzymie w kształcie grzebieni dłonie, ponieważ uczestniczą w zawiadywaniu ogniowym mocami niebieskimi błyskawicą i gromem. Jeden z przedstawionych u podstawy naczynia znaków w kształcie krzyża, którego ramiona zakończone są analogicznie jak ręce postaci ludzkich, wyraża całościową koncepcję teologiczną, stanowiąc jednocześnie abstrakcyjne przedstawienie najwyższych mocy oraz ich prerogatyw. W ten sposób nasi praprzodkowie przedstawili koncepcję Boga, którego nie potrafi wyrazić w żaden inny konkretny sposób, a jedynie przez atrakcyjny znak, znak, którymi nazywamy ręce Boga. Cztery piorunowładne ręce tworzące krzyż sięgają w cztery strony świata, obejmując go gestem władczym i opiekuńczym. W czterech polach pomiędzy ramionami tego prawysłowiańskiego krzyża widzimy z kolei cztery krzyże łamane. Sfargi. Są one znacznie starszymi, bo indoeuropejskimi znakami symbolizującymi bóstwo solarne. W tym przedstawieniu zawarto cztery lewoskrętne sfargi, dwie z pojedynczymi zakończeniami i dwie z podwójnymi. Tym samym symbolizują nie jedną, lecz dwie postacie ognia niebiańskiego, dwa aspekty boskości: słońce i piorun. Dwie pierwsze sfargi oznaczają moce słoneczne, zaś te z podwójnie złamanymi ramionami, jako że wyrażają większą dynamikę ruchu, przedstawiają moce piorunowe. Z tego względu, całość symbolu ręce Boga wyraża najwyższą boskość w dwóch jej aspektach: słoneczno-ognistym. I władczo-opiekuńczym. Duży centralny krzyż, którego ramiona zakończone są palcami, grzebieniami, symbolizuje Boga Najwyższego, a także wszechświat i równowagę, do której dąży natura. Sfargi, umieszczone zaś pomiędzy tymi ramionami, stanowić mają atrybuty boskiego pierwiastka sprawczego. W całości jest to więc symbol mocy wszechogarniającej i wszechobecnej. Czczonej najpierw jako cztery ręce wyciągnięte w cztery strony świata, a później jako jeden słup o czterech twarzach światowid ze zbrucza. Symbol ręce Boga, znaczenia odkrytego w centrum, w białej kolowodzi, jest niewątpliwie rdzennym, rodzimym symbolem, wywodzącym się i pochodzącym z tej ziemi. Przypisywany jest ludności kultury przeworskiej. Pierwotnie uznawanej za prasłowiańską, a w świetle najnowszych badań, wiązanych również z wandalami, którzy, wyruszając na swą wielką wędrówkę, pozostawili na tych terenach znaczącą część swoich pobratymców, w większości zasymilowanych później przez Słowian. W miarę przybywania materiałów archeologicznych, a zwłaszcza polepszania ilościowego stanu źródeł z wczesnych faz wczesnego średniowiecza, przyjmuje się, iż na terenie Polski dochodziło do zazębienia się tak zwanego okresu wpływów rzymskich, w którym rozwijała się kultura grobów jamowych, przeworska, z okresem wczesnego średniowiecza. Naciągłość pomiędzy ludnością kultury przeworskiej a populacjami Słowian zachodnich wskazuje również Badanie archeologiczne i genetyczne. Ten symbol znajduje również odbicie jako jeden z bardzo wielu późniejszych motywów pisankarskich. Etyka. Jak wykazały badania naukowe, słup ze zbrucza jest złożonym w swej strukturze wyobrażeniem ideograficznym. Jego analiza semantyczna pozwala na rekonstrukcję podstaw wiary dawnych słowian, która wyraźnie określa pozycję jednostki ludzkiej w otaczającym ją świecie, a co za tym idzie, zakres jej praw i obowiązków. Święty słup ze zbrucza uświadamia wiernym, że Człowiek jest cząstką przyrody. Człowiek jest cząstką społeczeństwa. Człowiek jest cząstką rodu. Człowieczy byt jego bezpieczeństwo i życiowe powodzenie zależne są od respektowania tych praw, inaczej mówiąc, przesłanie zawarte w posągu nakazuje respektowanie praw przyrody. I przestrzeganie praw ładu społecznego. Wymaga tego od nas dla naszego własnego dobra. Tym samym również rodzimy Kościół Polski, uznając człowieka za część przyrody, a jednocześnie za część społeczeństwa, wymaga od niego respektowania praw przyrody i praw ładu społecznego, przestrzegania niejako uniwersalnych zasad współżycia społecznego, wspólnych na przestrzeni wieków dla większości znanych kultur. Jednocześnie przy tym, m.in. uznając, że natura nie potrzebuje żadnych tzw. świętych ksiąg czy spisanych w formie dekalogu reguł, by jej prawa były respektowane, jak również uznając, że nic nie zastąpi człowiekowi samodzielnego myślenia i zdolność empatii. Związek nasz stara się unikać. Formułowania tych oczywistych dla większości zasad w formie niejako gotowych przypisów na właściwe życie. Tym samym nie godzi się na popełnianie kradzieży, zabójstw, gwałtów i rabunków. Nakazuje natomiast poszanowanie dla związków międzyludzkich, które organizują społeczeństwo od rodziny po państwo. Nakazuje również bronić przyrody, uznając je za święty twór. W rodzimowierstwie, jako etnicznym, rodzimym systemie wyznaniowym, zaliczanym do tzw. religii naturalnych, opartych na tradycji przekazywanej w ciągu pokoleń, istotny jest patriotyzm, rozumiany jako postawa umiłowania i pielęgnowania narodowej tradycji, kultury czy języka. Postawa umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Charakteryzująca się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia oraz pracy dla jej dobra. Postawa przejawiająca się nie tylko w walce o obronę rodzimych wartości, ale również w twórczym działaniu na rzecz ich umocnienia. Jednocześnie przeciwstawiamy się utożsamianiu patriotyzmu ze skrajnym nacjonalizmem, rozumianym jako postawa bezkrytycznie przedkładająca interesy własnego narodu nad interesy innych narodów oraz w podobny sposób uznająca interes własnego narodu za nadrzędny. Wobec interesu jednostki, grup społecznych i społeczności regionalnych, która to postawa w skrajnych formach prowadzić może do zagrożeń wynikających z rasizmu, ksenofobii i szowinizmu. Uznajemy, że każdy ma prawo żyć, jak chce i jak mu się podoba, o ile nie szkodzi to innym oraz o ile osoba ta nie narzuca tego sposobu życia pozostałym wbrew. Ich woli. Zasadniczo przy tym rodzimy Kościół Polski jako związek wyznaniowy, za priorytet przyjmujący kontynuację i upowszechnianie rodzimej wiary, którą uznaje za główną wspólną płaszczyznę porozumienia w ramach swych struktur, a nie polityczny stara się, na ile to jest współcześnie możliwe, nie zajmować stanowiska w kwestiach politycznych a tym samym bardziej bezpośrednio nie wpływać na indywidualne poglądy polityczne swoich członków. Związek zastrzega sobie możliwość wykluczenia ze swych szeregów osób wybitnie szkodzących wizerunkowi rodzimej wiary lub rażąco naruszających wartości, zasady i reguły przedstawione w niniejszym opracowaniu. Symbole religii słowiańskiej. Głównymi symbolami w rodzimym kościele polskim są światowit ze zbrucza, świętowit z wolina, jako szczególny wyraz ciągłości pogańskiej wiary na naszych ziemiach, ręce Boga z białej koło łodzi. Przed symbolami religijnymi Podobnie jak nasi praprzodkowie, obnażamy głowy i pochylamy je, modląc się, jedną z dłoni składamy na sercu, drugą na brzuchu, tak jak uczą nas płaskorzeźby na słupie ze zbrucza. Dotykając przedmiotów kultu, jak dawni Słowianie, mówimy zawsze, to jest Twoje. Święta Głównymi świętami starosłowiańskimi, respektowanymi przez rodzimy Kościół Polski, są dni przesilenia i równonocy. Godowe Święto Przesilenie zimowe 21-22 grudnia Stawianie w domu drzewa życia Rytualna uczta Tryzna Jarę Święto Wiosenne zrównanie dnia z nocą 21 marca. Niecenie świętego ognia, topienie marzanny, zdobienie jajek. Święto ognia i wody. Przesilenie letnie. 21-22 czerwca. Palenie ogni, chodzenie pożarze, rytualne kąpiele. Święto plonów. Jesienne zrównanie dnia z nocą, 23 września, błogosławienie plonów, rytualna uczta. Główne święta poświęcone przodkom dziady wiosenne i jesienne. Osobnymi świętami są rytuały przejścia, celebrujące ważne momenty w życiu członków rodzimowierczej społeczności. Powitanie rodzanic, obrzęd związany z narodzinami. Postrzyżyny, Obrzęd związany z przejściem chłopca z wieku dziecięcego w okres wieku młodzieńczego. Kosopleciny, obrzęd związany z przejściem dziewczynki z wieku dziecięcego w okres wieku dziewczęcego. Swadźba, Orzenek, pochówek, stypa. Obchody głównych świąt cyklicznych są zazwyczaj publicznie i ogólnie dostępne. Uczestniczyć w nich mogą osoby Również spoza związku, którym bliska jest rodzima wiara i kultura. Świętom towarzyszy stosowna liturgia, której przewodzi ofiarnik lub wyznaczony żarca. W trakcie obrzędów, niezależnie od przyjętej liturgii, wyróżnić zwykle można kilka wspólnych elementów. Jednym z nich jest złożenie stosownych ofiar, składających się najczęściej z plonów rolnych chleba, kaszy, miodu i piwa. Słowiańskim bóstwom. Wiążą się z tym zazwyczaj modlitwy, dziękczynne za okazaną przez te bóstwa dotychczasową przychylność oraz prośby o jej okazanie w przyszłości. Czasem podobne ofiary składane są demonom lub duchom przodków w celu zapewnienia sobie opieki oraz odżegnania od gniewu. Innym stałym elementem są zabiegi związane z żywiołami mającymi magiczną, oczyszczającą uczestników moc. Kolejnym elementem są przeprowadzane wróżby. Obchody zamyka zaś, jak większość rodzimych słowiańskich świąt, które cechuje radość życia, huczna biesiada, zwykle trwająca do białego rana, a nierzadko przeciągająca się o kilka kolejnych dni. Świętogodowa. Świętogodowa, przypadające na okres zimowego przesilenia w pewnych regionach znane było również pod nazwą zimowego Stania Słońca i trwać mogło nawet kilka dni. Przez słowiańskich rodzimowierców, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, uznawane jest za początek nie tylko Nowego Roku Słonecznego, ale też liturgicznego. Zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje moment, w którym zaczyna przebywać najkrótszego jak dotąd dnia w roku, a najdłuższej nocy ubywać. Przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem, swaruk słońce znów zaczyna odzyskiwać panowanie nad światem, stary cykl się zamyka, odchodzi stary rok, a nowy się rozpoczyna. Przesilenie zimowe poświęcone było usłowiań także duszom zmarłych przodków. By dusze zmarłych mogły się ogrzać, palono na cmentarzach ogniska i organizowano rytualne uczty, z którymi w późniejszym okresie przeniesiono się do domostw. Był to też szczególny czas na odprawianie wróżb, mogących przewidzieć przebieg przyszłego roku, na przykład pogodę czy przyszłoroczne zbiory. W pewnych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby snopa żyta zwanego diduchem. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami, oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany aż do wiosny. To właśnie od nasion pochodzących z klosów tegoż snopa należało bowiem rozpocząć przyszłoroczny siew. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce na podchalu, pogóżu ziemi sądeckiej i krakowskiej oraz na Śląsku tak zwana podłaźniczka, udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana pod sufitem lub nad drzwiami. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Wiele z tych pierwotnych słowiańskich zabiegów magicznych nadal powszechnie praktykowane jest w większości polskich domów, choć na przestrzeni ostatnich czasów zwykle próbuje im się nadać inne, obce znaczenie. Również zwyczaj kolędowania, czyli chodzenia przez grupę kolędniczą od domu do domu w okresie święta godowego ma swoją rodzimą etniczną genezę. Noszone przez kolędników maszkary, którymi dla żartu straszono widzów, swoje źródła mają w przedchrześcijańskich praktykach zaklinania urodzaju na słowiańszczyźnie. Najbardziej charakterystyczna z maszkar, zwana turoniem, Przedstawiała rogate czarne i włochate klapiące paszczą zwierzę. Po wejściu wraz z grupą kolędniczą do chaty, turoń rozpoczynał figle, tańce, straszył kobiety i dzieci. Podczas śpiewania kolęd kłapał pyskiem i dzwonił zawieszonym na szyi dzwonkiem. W którymś momencie tych harców następował szczególnie istotny element kolędowania. Turoń padał. A wówczas podejmowano się jego cucenia, masowania, podpalania pod nim słomy, dmuchania i wlewania w pysk kukły go żałki, odczyniania uroków, po takich zabiegach, Turoń odzyskiwał siły i znów zaczynał hasać. Po czym przedstawienie wkrótce się kończyło. Ożywianie Turonia i towarzyszące temu zabiegi nawiązują do obrzędów magii wegetacyjnej dawnych Słowian praktykowanej w tym okresie roku podczas świąt agrarnych. Zgon, a następnie zmarłych stanie Turonia symbolizowało odrodzenie Ziemi, która na zimę zasypia, aby obudzić się wiosną. Popularne były również pochody z gwiazdą wykonaną ze słomy i kolorowego papieru przymocowaną urchomo do drzewca. Poprzez nawiązanie do jutrzenki kojarzonej z brzaskiem i zorzą poranną, czyli gwiazdy zarannej, widocznej nad horyzontem tuż przed wschodem słońca, niejako zapowiadającej jego nadejście, pośrednio symbolizuje ona odradzające się słońce, jako że od przesilenia zimowego dzień znów staje się dłuższy. Kolędnik ją trzymający nazywany był gwiazdorem lub gwiaździchem. Była to postać ubrana w baranicę, futrzaną czapę, z twarzą ukrytą pod maską lub umazaną sadzą. Gwiazdor nosił ze sobą wór z podarkami i rózgę, a pytając domowników, przeważnie dzieci, o zachowanie w ciągu roku, w zależności od uzyskanej odpowiedzi wręczał prezent lub smagał rózgą. Jare Święto Jare Święto, poświęcone głównie matce ziemi w kulturze słowiańskiej, stanowi kulminację przypadającego w okresie równonocy wiosennej kilkudniowego cyklu obrzędowego związanego z zakończeniem zimy i powitaniem wiosny. Towarzyszące mu obrzędy magiczne miały wnieść do domostw energię i radość życia oraz zapewnić urodzaj i powodzenie na cały, rozpoczynający się wiosną, rok wegetacyjny. Najbardziej powszechnym i znanym zwyczajem było symbolizujące przepędzenie zimy topienie lub spalenie słomianej kukły zwanej marzanną. Zazwyczaj czyniono to przy szczególnym wszczynaniu hałasu, trzaskaniu zbatów, terkocie i klekocie grzechotek, śpiewie i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach. Po rytualnym, symbolicznym przepędzeniu zimy przychodziła kolejna powitanie i przyjęcie wiosny. Na wzgórzach mężczyźni rozpalali ogniska mające dodatkowo przyspieszyć oczekiwane przyjście wiosny i słonecznych dni. Młodzi wyruszali na łąki i do lasów w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek, pokrytych pękami bazi, z których następnie budowali wiechy. Sprzątano i wietrzono całe domostwa oraz tzw. obejście. Prano pościel i szykowano świeże odzienie. Pieczono placki, a szczególnie wiosenne kolacze. Najważniejsze było jednak malowanie jajek. Między innymi prasłowiański symbol życia Płodności i magicznej siły witalnej. Pisanka była bowiem szczególnym elementem magicznych obrzędów, mogących zapewnić zdrowie i dorodność nie tylko domownikom, ale i zwierzętom gospodarskim. W tym celu zwykło się na przykład pocierać nimi chore miejsca lub toczyć po grzbietach zwierząt. Dla przepędzenia złych mocy po zakończeniu wszelkich mogących trwać nawet kilka dni, przygotowań do właściwego święta, w wieczór przedświąteczny obchodzono całe gospodarstwo i ziołami, okadzano każdy jego zakątek. Nazajutrz obchodzono śmigus. Rytuał, który początkowo polegał na uderzaniu się nawzajem rozkwitłymi witkami wierzbowymi, baziami. Wierzono, iż pozwala to wygonić tak zwane złe, oczyszcza człowieka i daje mu siłę. Uwieńczeniem tego cyklu obchodów były uroczyste uczty, podczas których obdarowywano się kraszankami. Urządzane one były zazwyczaj na świętych wzgórzach, a towarzyszyły im zwykle igrzyska połączone ze śpiewem i tańcem. W pewnych regionach resztki jadła z tych uczt zakopywano w miedzach, celem zwiększenia płodności ziemi. Następny dzień rozpoczynano od obmywania się w świętej wodzie. Z czasem rytuał ów przekształcił się w przedpołudniowy zwyczaj oblewania się zimną wodą zwany dyngusem. Miało to moc dodawania ludziom siły życiowej, analogicznie jak deszcz daje tę siłę roślinom. W jeszcze późniejszym okresie Śmigus i Dyngus połączono w jeden zwyczaj zwany dziś powszechnie Śmigusem Dyngusem. Wieczorem udawano się natomiast na mogiły przodków, gdzie wspominano zmarłych i pozostawiano dla nich jadło. Ostatnim rytuałem był zwyczaj sadzenia młodych drzewek, w korzeniach których zakopywano kawałki świątecznego kołacza. W pewnych regionach dodatkowo urządzano barwne pochody zwierząt i ludzi przebranych za zwierzęta. Szły też w nich dziewczęta w brzozowych wiankach i młodzieńcy niosący przystrojone gałązki. Korowód zamykali muzykanci, którzy hałasowali głośno, żeby wywołać burzę, deszcz i pioruny. Pierwsza wiosenna burza była bowiem postrzegana jako akt miłosny peruna z ziemią, dopiero po pierwszym grzmocie można było rozpoczynać wszelkie poważniejsze prace związane z uprawą roli. Noc kupały, zwana też nocą kupalną, kupalnocką, czy też w pewnych regionach świętem kresu, lub też potocznie sobotką, to nazwa słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem słońca. Obchodzona jest w najkrótszą noc w roku, czyli najczęściej, nie uwzględniając roku przestępnego, z 21 na 22 czerwca. Kupalnocka poświęcona jest przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym w tym okresie szczególnie oczyszczającą moc. To również święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Obchody kupalnocki rozpoczynały się od rytualnego skrzesania ognia po uprzednim wygaszeniu wszelkich palenisk w okolicy. Od tak roznieconego, żywego ognia rozpalano następnie pozostałe, zawczasu przygotowane sterty drewna. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą, a palenie ofiar zapewnić urodzaj, wszelki dobrobyt i płodność. Noc sobudkowa była również nocą łączenia się w pary. Niegdyś kojarzenie małżeństw należało do głowy rodu, przedstawicieli starszyzny oraz wynajmowanych przezeń zawodowych swatów. Dla dziewcząt jednak, które nie były jeszcze nikomu narzeczone i pragnęły uniknąć zwyczajowej formy dobierania partnerów, np. z powodu braku odpowiedniego wiana czy w przypadku młodzieńca niewystarczającej wartości, noc kupały była wielką szansą na zdobycie ukochanego. Młode niewiaste plotły więc wianki z kwiatów i magicznych ziół, wpinały w nie płonące łuczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały je falom rzek i strumieni. Poniżej nurtu rzeki czekali natomiast chłopcy, którzy, czy to w tajemnym porozumieniu z dziewczętami, czy też licząc na łód szczęścia, próbowali wyłapać wianki. Każdy, któremu się to udało, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. W ten sposób dobrani młodzi mogli kojarzyć się w pary bez obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze czy drwiny. Owej nocy przyzwalano im nawet, często pod pretekstem poszykiwania legendarnego kwiatu paproci, na wspólne oddalenie się od zbiorowiska i samotny spacer po lesie. O świcie młodzi powracali jednak do wciąż płonących ognisk, by, przepasawszy się bylicą i trzymając za dłonie, przeskoczyć przez płomienie ogniska. Skok ów kończył obrządek przechodzenia przez wodę i ogień. I w tym jednym dniu w roku stanowił swego rodzaju symboliczny rytuał zawarcia małżeństwa. Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci w noc Kupały, odprawiano również szereg rozmaitych wróżb zwykle związanych z miłością lub mających pomóc w poznaniu w przyszłości. Wróżono ze zrywanych kwiatów polnych i z wody w studniach. Z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z czombru, ze szczypiorku, z siedmioletniego krzewu kocierpki, z bylicy i z mnóstwa innych roślin oraz odczytywanych znaków. Powszechnie wierzono też, iż osoby biorące czynny udział w sobotkowych uroczystościach przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku. Święto plonów, dożynki to etniczne święto Słowian, przypadające w okresie równonocy jesiennej. Święto poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż, połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Tradycyjne dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni, podczas którego dziękowano Bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Ten ludowy zwyczaj Słowian i plemion bałtyckich, w różnych regionach zwany był też często wyżynkami, obrzynkami, wieńcem, wieńcowym, od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów, lub okrężnem od starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża. Obrzęd dożynek. Prawdopodobnie związany był początkowo z kultem roślin i drzew, a następnie z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku, dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je wówczas głównie dla żliwiarzy, czyli służby folwarcznej i pracowników najemnych. W nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i za zebrane plony. Stanowiąc ukoronowanie całorocznego trudu gospodarskiego, obchodzone były po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i po zebraniu plonów, głównie plonu zbóż. U schyłku XIX wieku wzorem dożynek dworskich ponownie zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wyprawiali je dla swych domowników, rodziny, parobków i najemników. Współcześnie dla rodzimowierców słowieńskich obchody te nadal związane są z postaciami etnicznych rodzimych bóstw. Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i zwyczaje, związane np. z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezrzętego zboża, które po żniwach czas jakiś pozostawiono na pustym już polu dla ciągłości urodzaju. Pozostawione na polu kłosy zwano przepiórką na Mazowszu i Podlasiu, brodą we wschodniej części Mazowsza. Kozą w Małopolsce, pępem lub pępkiem w Wielkopolsce, perepełką na kresach wschodnich. Zwano je także wiązką, wiązanką lub garstką. Ostatecznie były uroczyście ścinane przez najlepszego kośnika, po czym wręczane najlepszym żniwiarkom dla uplecenia wieńca. W niektórych regionach nie mniej ważny był snop zboża zwany diduchem, który w celu udekorowania przechowywano aż do święta godowego. W tych to regionach przyszłoroczny siew rozpoczynano od ziarna pozyskanego z tegoż właśnie snopa. W późniejszym okresie rolę tę przejął wieniec dożynkowy przechowywany w stodole do kolejnego roku czyli do nowego siewu, z którego wykruszone ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. Wicie wieńca, z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek, rozpoczynało obchody dożynek. Wieńce te zwykle miały kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich także żywe, z czasem sztuczne, koguty, kaczęta lub małe gąski, co miało zapewnić piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Wieniec dożynkowy zwany był również plonem, bo też i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Niosła go na głowie lub na wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka. Za nią postępował orszak od świętnie ubranych żliwiarzy, niosących na ramionach wyczyszczone i przebrane kwiatami kosy lub sierpy. Wieniec niesiono do świątyni lub do wcześniej zaproszonego kapłana w celu poświęcenia, a następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie udawano się do dworu lub do domu gospodarza dożynek, gdzie zazwyczaj organizowano biesiady z poczęstunkiem i tańcami. Dziady to święto szczególne. W ten magiczny czas, gdy świat żywych i martwych dzieli szczególnie cienka granica, staramy się zapewnić duchom przodków, strawę i napitek, a przede wszystkim ciepło ognisk. Co więcej, podczas tej wyjątkowej nocy to właśnie żywi oddać mogą największą przysługę zagubionym duszom. Wskazać drogę do nawi. Przypomina nam to jedno z ważniejszych przesłań naszej rodzimej wiary: nie tylko duchy mogą oddać przysługę żywym, ale i żywi duchom. Kult zmarłych istniał zawsze. Wiara w życie pośmiertne jest rówieśnicą ludzkości. To więcej niż wiara to przeświadczenie wrodzony instynkt święto zmarłych czyli dzień poświęcony ich pamięci obchodzony był przez ludy słowiańskie kilka razy w roku, przy czym najważniejsze przypadały w kwietniu oraz listopadzie. Podobnie jak ludzie świata antycznego, nasi przodkowie wierzyli, że pewna część zmarłych, na przykład ci, którym z różnych powodów nie dane było jeszcze trafić do nawi, zazdrości żywym bytowania na ziemi. Między innymi z tego powodu, choć przede wszystkim dla okazania szacunku zmarłym, składano do grobu stosowne dary. Wierzono, że dziadom poświęcony jest najświętszy kąt izby, a także, że mogą one chować się w blacie stołu, jednocześnie domagając się przy tym szacunku domowników. Jeszcze w XIX wieku, zwłaszcza na wschodnich krańcach Polski, na pograniczu litewskim i białoruskim, dość powszechnie odprawiane były obrzędy ku zmarłych zwane dziadami. W tym dniu wiara ludowa tak dalece ożywiała zmarłych, że stawiano na grobach nie tylko pieczywo, ale i kaszę, miód, jajka, często urządzano na grobach ucztę z udziałem krewnych zmarłego, której resztki pozostawiano żebrakom. Drugim, obok karmienia dusz, akcentem tego święta było palenie ogni. Początkowo zapalano ogniska na rozstajnych drogach, aby wskazywały kierunek wędrującym duszom. Przy tych stosach zziemnięte dusze mogły się też ogrzać. Od XVI i XVII wieku ogniska te zaczęto palić na cmentarzach, stąd dzisiejsze symboliczne świeczki i znicze na mogiłach. W innych regionach dziady odwiedzające swe rodzinne domy ugaszczano gorącym, parującym posiłkiem. Gdy owa uczta odbywała się w domu... Po wieczornym powrocie cmentarza gospodarz trzykrotnie obchodził chatę i niosąc przed sobą bochenek chleba, wypowiadał stosowną formułę do usadowionej w oknie gospodyni. Po tych zabiegach gospodarz wchodził do izby i wraz z pozostałymi domownikami odmawiał modlitwę, po czym wszyscy zasiadali do stołu. Jeśli podczas takiej wieczerzy łyżka spadła pod stół. Zgromadzeni wiedząc, że to duchy porwały łyżkę z rąk, nie próbowali jej podnieść. Jeśli kto jednak odruchowo sięgnął ręką pod blat, to winien był na miejscu łyżki położyć kawałek chleba. Tego dnia zakazane było szycie, przędzenie, prasowanie, rąbanie drewna, cięcie sieczki i wylewanie brudnej wody przez próg, czyli wykonywanie wszystkich czynności bogących zaszkodzić przybyłym duszom. Przed udaniem się na spoczynek rodzina jeszcze raz oddawała cześć duchom przodków w świętym kącie izby, po raz ostatni tego dnia odmawiając modlitwy za zmarłych. Gospodynie zamiatały izbę, słały białe ręczniki, albo obrusy na stołach i kładły na nich chleb, sól i nóż, aby zmarli odwiedzający w tę noc domostwo nie odeszli głodni.